Tramwaj, kierunek Wilanów. Witamy serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej budowy tramwaju na Wilanów, bardzo dużej inwestycji. W dzisiejszej konferencji prasowej weźmie udział Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, a także Artur Stankiewicz, dyrektor kontraktu z tramwajów warszawskich. Witamy serdecznie również Konrada Niklewicza, członka zarządu tramwajów warszawskich, Cezarego Łysenko, członka zarządu Budimexu, wykonawcy inwestycji. Witamy też Pawła Zbigniewskiego, Veolia Energia Warszawa, a także przedstawicieli dwóch dzielnic, dzielnicy Wilanów, Ludwika Rakowskiego, pana burmistrza, a także burmistrza dzielnicy Mokotów, Rafała Miastowskiego. Jest również z nami zastępca dyrektora ZTM, Tomasz Ropiewicz. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Tak, rzeczywiście jesteśmy w tym miejscu, z którego za nieco ponad rok będzie można dojechać w 25 minut nową linią tramwajową do centrum. Jak państwo widzą, bo za mną są również plany z przystankami, 18 przystanków, co 4 minuty będzie odjeżdżał stąd tramwaj. Jest to inwestycja spektakularna, bardzo dla nas ważna i co najważniejsze, chyba nigdy nikt takiej inwestycji tak szybko nie wykonywał. Natomiast oczywiście wiąże się ona z problemami dla mieszkańców, między innymi też dlatego tutaj jesteśmy, dlatego że wkraczamy w tej chwili w najtrudniejszy etap budowy i chcemy o tym jasno mieszkańców przede wszystkim powiadomić, ale również uczulić ich na to, jak ta budowa będzie wyglądała i jakie rozwiązania przygotowaliśmy na ten czas. Są ze mną przedstawiciele tramwajów warszawskich, są ze mną również burmistrzowie zarówno Mokotowa, pan Rafał Miastowski, jest ze mną również Ludwik Rakowski, burmistrz Wilanowa. Dziękuję panom za to, że jesteście tutaj, że również pomagacie nam w tej akcji informacyjnej, bo naprawdę nie dość, że plakaty, nie dość, że ulotki, również informować będziemy za pomocą prasy, jak to będzie wszystko wyglądać, drodzy państwo. Tak jak powiedziałem, to co się będzie działo, to przede wszystkim prace związane z przebudową instalacji podziemnych. Od tego zaczynamy i w związku z tym wymusza to na nas konieczność zamknięcia jednej jezdni Sobieskiego. Pierwsza część tych zamknięć odbywała się już w ubiegły weekend. Dziś będzie zamykany kolejny ciąg tej ulicy. Jeszcze chciałem państwu jedną rzecz bardzo ważną przypomnieć, dlatego że często zadawane jest pytanie, dlaczego akurat teraz. Po pandemii zaczęliśmy, jak dało się najszybciej, mimo tego, że ceny materiałów rosną, że załamał się łańcuch dostaw, a przypominam państwu, że za 2 lata, tak twierdzą kolejarze, rozkopane będą Aleje Jerozolimskie, w związku z tym to jest jedyny moment, kiedy możemy te inwestycje realizować. Po rozebraniu nawierzchni ulicy w pierwszej kolejności rozpocznie się przebudowa wodociągów i odwodnienia, następnie ciepłociągów, to też jest istotna informacja, dlatego że wszystkie te prace zostały zaplanowane od przełomu kwietnia i maja. Tak się dzieje, że ciepłociąg może być tylko wtedy przebudowany od czerwca do sierpnia. Wprowadziliśmy, drodzy państwo, specjalną organizację ruchu. Usprawniliśmy dojazd autobusów do metra, zwiększamy częstotliwość odjazdów niektórych linii, powiększamy również autobusy, tak żeby wszyscy mieszkańcy tutaj okolicznych ulic mogli korzystać z komunikacji miejskiej. Tak jak państwu powiedziałem, współpracujemy bardzo ściśle z władzami Wilanowa i Mokotowa. 80 tysięcy ulotek, plakaty na 60 przystankach i tak dalej, po to, żeby informować, żeby wszyscy wiedzieli, jak te prace będą przebiegać. Drodzy państwo, dzisiaj będzie czynny również punkt od 12 do 18, gdzie można się dowiedzieć wszystkiego o budowie. Zresztą za chwilę też przedstawiciel wykonawcy będzie o tym mówił. Ja też chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, drodzy państwo, dlatego że często pojawiają się pytania, dlaczego widać czasami pracę, czasami tych prac nie widać. Otóż no, niestety tak w Warszawie jest, że czasami jak pojawia się wykonawca i zaczynają się prace, okazuje się, że pod ziemią jednak sytuacja wygląda trochę inaczej niż na planach. Trzeba zmienić w związku z tym pewne detale projektowe. Często jest tak, że ludzie po prostu pracują pod ziemią. Nie zawsze jest tak, że ta praca miesiąc w miesiąc polega na tym, że pracuje przez cały czas ten sprzęt ciężki. Natomiast ja wielokrotnie
wielokrotnie rozmawiałem właściwie co tydzień z przedstawicielami wykonawcy po to, żeby rzeczywiście te prace postępowały jak najszybciej, żeby one były jak najmniej uciążliwe. Wspólnie chcemy też zadeklarować, że w drugiej połowie roku sytuacja powinna się poprawiać, dlatego że po wakacjach chcemy oddać część inwestycji przy ulicy Puławskiej, co miejmy nadzieję po wakacjach pozwoli nam na przywrócenie na Puławskiej ruchu tramwajów. Także drodzy Państwo, rzeczywiście przez najbliższe miesiące sytuacja będzie trudna. Tak jak powiedziałem, robimy wszystko, żeby ona była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Natomiast już w drugiej połowie roku sytuacja powinna się poprawiać. No i to co najważniejsze, mam nadzieję, że za rok z niewielkim okładem ta linia tramwajowa będzie gotowa, a ona jest niebywale potrzebna tutaj dla wszystkich mieszkańców Wilanowa. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy. Głos zabierze dyrektor kontraktu tramwajów warszawskich Artur Stankiewicz. Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich. Witam Pana Prezydenta, witam burmistrzów Mokotowa i Wilanowa. Jest to dla nas szczególny dzisiaj dzień, bo tak jak powiedział Pan Prezydent, zamykamy już do końca tutaj, aż do Wilanowa, całą tą linię tramwajową. Ja tylko dodam, bo tutaj już padły jak najbardziej szczegółowe informacje i trzeba tylko powiedzieć, że wykonawcą jest znana wszystkim Państwu firma Budimex, która realizuje tę trudną inwestycję sprawnie, jak najbardziej mobilizując wszystkie zasoby, bo też żeby Państwo wiedzieli, na dzień dzisiejszy jest około 250 pracowników zmobilizowanych do tej inwestycji, a w docelowej już takiej o docelowym okresie będzie ponad 500. Jest też około 120 jednostek sprzętowych i to też sukcesywnie w ramach postępu prac będziemy to zwiększać. Jak też sama inwestycja jest, jak Państwo wiedzą, w nazwie na Wilanów, to nie można zapominać, że to jest bardzo ważna inwestycja dla Dolnego Mokotowa, która przez ostatni okres z rozwojem jakby całej Warszawy boryka się z takim transportem publicznym, jak i sam Wilanów. Nie wolno też zapominać, że tu do Wilanowa wiele mieszkańców przyjeżdża, tak? Obsługuje wszystkie tutaj, jeżeli punkty usługowe, także widać ten rozwój, a z planowaną inwestycją ten rozwój będzie się na pewno jeszcze bardziej rozwijał. Nie można też zapominać, że Warszawa ostatnio wygrała w plebiscycie na stolicę, która jest najchętniej lub w planach będzie odwiedzana przez turystów, a wiemy dobrze, że Muzeum Pałac Wilanowa, jak i Świątynia Opatrzności, która jest obok też w okresie takim wakacyjnym, będzie oblegana, więc ten tramwaj jest jak najbardziej wskazany. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Dziękuję Państwu bardzo dzisiaj za przybycie i do widzenia. Bardzo dziękujemy. Jeżeli mają Państwo pytania w temacie inwestycji, bardzo prosimy o ich kierowanie w pierwszej kolejności. Pozostałe pytania później. Bardzo prosimy o kierowanie pytań do mikrofonu po Państwa lewej stronie. Dzień dobry, Błażej Kulesza, Kurier Warszawski. Panie Prezydencie, chciałbym zapytać o to, o co pytają nas mieszkańcy, bo nie ma dnia, by do naszej redakcji nie trafiły na przykład maile, tudzież telefony z prośbą o interwencję, że ta budowa tramwaju do Wilanowa idzie ślimaczym tempem. Chciałbym zapytać w takim układzie, w jaki sposób chciałby Pan tych mieszkańców uspokoić i moje... Drodzy Państwo, zależy do czego się porównuje inwestycje. Ja nie znam inwestycji tramwajowych, które postępują dużo, dużo szybciej. I tak jak Państwu tłumaczyłem, rzeczywiście jest tak, że czasami nie działa przez cały czas sprzęt ciężki, dlatego że potrzebne są inne prace, choćby prace podziemne, czy trzeba skorygować projekt. My co tydzień przyglądamy się, ja osobiście, temu jak wygląda postęp robót, po to, żeby te roboty postępowały jak najszybciej. I
na razie wszystko dzieje się według harmonogramu. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta budowa jest uciążliwa, stąd też tutaj jesteśmy, stąd też ta akcja informacyjna. Natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby tego typu inwestycja mogła być realizowana znacznie, znacznie szybciej. I jeszcze raz przypominam Państwu, że realizujemy te inwestycje w niebywale trudnych czasach. Wychodzimy z pandemii, jest wojna za naszą wschodnią granicą. Wszyscy wiemy, jak to wpływa na łańcuch dostaw, na ceny materiałów, na dostępność siły roboczej i mimo wszystko radzimy sobie z tą inwestycją. Proszę zobaczyć, jak wyglądają inne inwestycje w całej Europie. Natomiast rzeczywiście rozumiem rozgoryczenie mieszkańców. Mam nadzieję, że za rok z okładem wszyscy będą mogli docenić, jak ta inwestycja była potrzebna i te nastroje się zmienią. Prosimy o kolejne pytanie. Dzień dobry, Magdalena Pernet, Polsat News. Panie prezydencie, ja chciałam spytać, jakich utrudnień w związku z wizytą prezydenta Joe Bidena w Warszawie możemy się spodziewać? Tutaj mieszkańcy Warszawy, czy na przykład centrum będzie wyłączone? Jak będzie wyglądała komunikacja miejska, parkowanie? Po prostu właśnie najogólniej, jakich utrudnień można się spodziewać? Dzięki. Drodzy Państwo, my umówiliśmy się tak ze stroną amerykańską, że to strona amerykańska będzie dokładnie informować o tym, jak ta wizyta będzie przebiegać, bo jeszcze w tej chwili są wyjaśniane ostatnie szczegóły. Natomiast oczywiście tak, możemy się spodziewać utrudnień. My o tych utrudnieniach będziemy przez cały czas informować, jak tylko będziemy mieli dokładne informacje. W związku z tym prosimy, żeby się wsłuchiwać w nasze komunikaty. Oczywiście będziemy za pośrednictwem mediów, również mediów społecznościowych, w momencie, kiedy będziemy mieli potwierdzone informacje, o tym informować. Również oczywiście dostosujemy do tego komunikację miejską. Ale tak, drodzy Państwo, no w związku z wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w tak trudnym momencie, w momencie, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą, na pewno będą utrudnienia i w związku z tym apeluję wszystkich, żeby tego dnia, jeżeli nie muszą, to żeby rzeczywiście nie poruszali się po centrum samochodami, żeby raczej korzystać z komunikacji miejskiej. Dziękujemy. Prosimy o kolejne pytanie. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Stołeczna. Tutaj w Wilanowie tydzień temu było spotkanie mieszkańców, radnych. Dowiedzieli się, że nie będzie realizowana Zielona Ulica wzdłuż Alei Rzeczypospolitej. Tramwaje warszawskie twierdzą, że nie ma dla drzew miejsca. Pytanie, czy można by jednak je wygospodarować, na przykład przeprojektować, je z nie trochę zwęzić? To jest jedno pytanie. Drugie, o linię tramwajową na Kamionku. Pan prezydent na początku tygodnia przedstawił projekt studium rozwoju Warszawy i ta linia z tego studium wypadła. Dlaczego? Chociaż były konsultacje rok temu. Ostatnie pytanie, czy pan się spotka z prezydentem Bidenem znowu? Drodzy Państwo, ja zacznę od tego pierwszego pytania, mianowicie myśmy analizowali tutaj wszelkie warianty i oczywiście również ja osobiście siedziałem nad mapą, żeby sprawdzać, jak wygląda kwestia zieleni, dlatego że z ciężkim sercem rzeczywiście musieliśmy dokonać niestety pewnej wycinki i oczywiście są nasadzenia zastępcze, już są realizowane. Natomiast pytacie Państwo wszyscy i rozumiem, że wszystkim nam zależy na tym, żeby ta inwestycja była realizowana jak najszybciej. Gdyby w tej chwili w pasie tej inwestycji zacząć przeprojektowywać te inwestycje po to, żeby zasadzić dodatkowy szpaler zieleni, no to nie dość, że opóźniłoby tę inwestycję, no to jeszcze do tego by ją niebywale podrożyło, a wszyscy znacie Państwo sytuację budżetową miasta. Natomiast na pewno tej zieleni będzie więcej, no nie w tym pasie konkretnym, ale nawet będziemy sadzić zieleń przy przystankach, tej zieleni, tych nasadzeń zastępczych będzie dużo więcej niż tych ewentualnych wycinek, bo nam wyjątkowo zależy na tym, żeby tutaj w Wilanowie i na Mokotowie tej zieleni było jak najwięcej. Natomiast robimy to w sposób racjonalny, tak żeby nie opóźniać obrót, tych wszystkich robót. Jeżeli chodzi o tramwaj, drodzy Państwo, znowu długie, długie analizy dotyczące tego, jak ma wyglądać studium i pod kątem tych analiz podejmowaliśmy decyzje i w związku z tym niektóre z tych decyzji również polegały na tym, że niektóre inwestycje, o których wcześniej myśleliśmy, realizowane nie będą. Ja pana redaktora odsyłam do naszego biura architektury, czy nawet do reprezentantów tramwajów warszawskich, bo te wszystkie argumenty panu redaktorowi na pewno przedstawię. Natomiast jeżeli chodzi o sam przebieg wizyty prezydenta Bidena, wszystko jest w tej chwili jeszcze w fazie rozmów. No wiemy na pewno, że prezydent Biden spotka się z prezydentem Dudą, to jasne, że spotka się z przedstawicielami dziewiątki naszych najbliższych sojuszników, natomiast jak będą
będą wyglądały szczegóły, to się dopiero okaże w przeciągu najbliższych dni. I co więcej, tak jak powiedziałem na samym początku, mówiliśmy się ze stroną amerykańską, że to ona będzie o szczegółach wizyty informować. Mamy jeszcze pytanie od dwóch redakcji. Bardzo proszę. Adam Obramiuk, radio dla ciebie. Ja mam pytanie o reklamy w metrze warszawskim. Firma Stroer je pozdejmowała. Twierdzi, że skoro trwa audyt, to umowa jest zawieszona. Metro twierdzi inaczej. Uważa, że umowa cały czas obowiązuje i dalej będzie naliczać opłaty. No i pytanie, kto tutaj ma rację, czy ta umowa obowiązuje, czy nie. No i drugie pytanie też właśnie na temat tych reklam. Miesiąc temu pan prezydent przy otwarciu Żołnierskiej mówił, że na najbliższy miesiąc zaplanował spotkania w celu wypracowania strategii umieszczania reklam w miejskich spółkach. Pytanie, ile takich spotkań się odbyło i jakie wnioski zostały wyciągnięte? Proszę Państwa, ja też stoję na stanowisku, że ten kontrakt obowiązuje. Ja się przyglądałem temu, jak decyzje miały być podejmowane. Uważam, że one muszą być podejmowane jak najbardziej w sposób jak najbardziej przejrzysty, w oparciu o przetargi. Na pewno tutaj dojdziemy do porozumienia. I tak, specjaliści się spotykają z naszych biur w sprawie tego, jak ma wyglądać ta polityka, dlatego że zależałoby mi na tym, żeby te najważniejsze zasady były wypracowane wspólnie. I oczywiście będziemy Państwa informować, jak dojdziemy do konkretnych konkluzji. Mam nadzieję, że stanie się to dosyć szybko. Dla mnie najważniejsze jest jedno, a mianowicie po pierwsze, żeby były jasne, przejrzyste reguły, po drugie, żeby wszystko działo się właśnie przy użyciu tego typu przejrzystych przetargów i do tego, żeby to było oparte o jedną strategię, a nie żeby każda ze spółek podejmowała tutaj decyzje bez ogólnych wytycznych. Ważne jest to, żeby te punkty służyły informacji, ale również, żeby one były estetyczne i żeby wpisywały się w strategię miasta. Mamy jeszcze jedno pytanie, ty już ostatnie. Dzień dobry, Radio Z, Michał Dzieliński. Panie prezydencie, jeszcze chciałbym dopytać o wizytę prezydenta Bidena, która już teraz, można powiedzieć, na pewno rejony miasta, no, kierowcy warszawiacy przez nie muszą omijać i dopytam się, czy pan zamierza spotkać się z prezydentem Bidenem, czy będzie pan na przemówieniu w Arkadach Kubickiego? Ja odpowiedziałem na to pytanie dosłownie przed chwilą. Tak jest. Ale powtórzę, więc jeszcze raz. Szczegóły są w tej chwili opracowywane. Umówiliśmy się ze stroną amerykańską, że to ona będzie informować o tym, jak ta wizyta będzie przebiegać. Ja oczywiście tego dnia będę w Warszawie i będę na przemówieniu pana prezydenta Bidena. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, no na pewno, drodzy państwo, centrum, na pewno droga na lotnisko. Natomiast będziemy bardzo dokładnie informować o tym po tym, jak ustalimy szczegóły ze stroną amerykańską, no bo wtedy będziemy mogli państwu podać, mam nadzieję, więcej szczegółów dotyczących choćby godzin, konkretnych miejsc. Natomiast jeszcze raz, na pewno w związku z wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w momencie, kiedy za wschodnią granicą jest wojna i kiedy trzeba przedsięwziąć no, niebywałe środki bezpieczeństwa, na pewno będą utrudnienia i jeszcze raz apel do wszystkich warszawiaków, żeby tego dnia, jeżeli nie muszą, nie poruszali się po centrum miasta samochodami, tylko korzystali z komunikacji miejskiej, która będzie tak przygotowana, żeby radzić sobie w jak najlepszym stopniu z tego typu utrudnieniami. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu bardzo. Przedstawiciele tramwajów są do dyspozycji. Ten punkt informacyjny będzie funkcjonował. Ta akcja informacyjna za pośrednictwem środków masowego przekazu, mediów społecznościowych, plakatów, ulotek się zaczęła i będzie kontynuowana, dlatego że zależy nam bardzo, żeby warszawiaków i warszawianki o tych uniedogodnieniach informować. No i trzymamy kciuki za wykonawców. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo.